cały postępowy świat obiegła historia pary postępowych amerykańskich podróżników, którzy na rowerach wyruszyli w trasę, aby udowodnić, że zło to tylko zmyślony koncept, który wymyślono tylko po to, aby poradzić sobie z tym, że inni ludzie wyznają wartości różne od naszych. Innymi słowy, hulaj dusza, piekła nie ma, wszyscy ludzie są dobrzy i kropka. Nie wzięli jednak pod uwagę, że pojęcie dobra jest względne i dla dżihadystów dobre jest zabijanie niewiernych. Postępowa wyprawa zakończyła się więc niespodziewanie na terenach kontrolowanych przez państwo islamskie w Tadżykistanie. Tymczasem Gazeta Wyborcza całkowicie straciła rewolucyjną czujność i w krakowskim wydaniu puściła tekst pod tytułem "Coraz więcej arabskich turystów w Krakowie, bo tu taniej, chłodniej i bezpieczniej". Niestety artykuł ten jest zagrożeniem dla polskiej demokracji. Zaprzecza bowiem postępowej i jedynej słusznej narracji, że Polska pod rządami kaczora dyktatora jest krajem nietolerancyjnym, gorszym od państwa islamskiego. Należy więc głośno zapytać, komu służą teksty, że w Polsce nie ma zamachów terrorystycznych jak w innych miastach Europy? Na pewno nie służą one realizacji sztandarowego hasła: by żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.